Muzyczna kartka z kalendarza. 20 kwiecień. Zapraszam. 20 kwietnia 1992 roku na stadionie Wembley w Londynie odbył się koncert ku czci Freddiego Mercurego, który zmarł 5 miesięcy wcześniej, 24 listopada 1991 roku. Zmarł na AIDS. Pieniądze z tego koncertu przeznaczono właśnie na walkę z AIDS. Gospodarzami wieczoru byli trzej członkowie grupy Queen, Brian May, Roger Taylor i John Deacon. Zaproszonymi gośćmi do udziału w koncercie byli m.in. David Bowie, Def Leppard, U2, Extreme, Bob Geldof, Guns N' Roses, Tommy Iommi, Elton John, Annie Lennox, Metallica, George Michael, Liza Minnelli, Robert Plant, Seal, Lisa Stansfield, Paul Young i Zucchero. Od siebie dodam, że zastanawia mnie jedno, już od 30 lat. Jeżeli na tym koncercie, co widać na tym zdjęciu nawet, była grupa Scorpions, to dlaczego nie wystąpili? 20 kwietnia 1995 roku w Bytowie urodziła się Natalia Weronika Schroeder, piosenkarka, kompozytorka i autorka tekstów. Kwietnia 1998 roku w Chicago zmarł Zdzisław Zawadzki. Zdzisław Zawadzki urodził się 10 września 1952 roku. Był gitarzystą basowym. Swoją karierę zaczynał w grupie Breakout Tadeusza Nalepy. W latach 1978-1982 był basistą grupy Perfect. Kwietnia 2018 roku w Maskacie zmarł Avicii, właściwie Tim Bergling. Szwedzki DJ, producent muzyczny i autor tekstu. Występował również pod pseudonimami Tim Berg i Tom Hanks. Pseudonim Avicii pochodzi od nazwy najniższego piekła w naukach buddyjskich. Avicii przez całą karierę muzyczną nadużywał alkoholu. Wywołało to problemy zdrowotne. 20 kwietnia 2018 roku popełnił samobójstwo podczas pobytu na urlopie w stolicy Omanu, Maskacie. Tydzień po śmierci artysty jego rodzina wydała oświadczenie, gdzie podano oficjalną przyczynę śmierci i szerszy kontekst sprawy. Zmagał się z długotrwałymi atakami paniki, które wywołały u niego obezwładniający niepokój. Przyczyną odebrania życia wbrew wcześniejszym spekulacjom były prawdopodobnie problemy psychiczne u artysty. Niektóre źródła podają, że zmarł w wyniku utraty sporej ilości krwi po pocięciu się szkłem z potłuczonej butelki po winie. I to by było tyle, jeżeli chodzi o dzień 20 kwietnia. Dziękuję i zapraszam na dni następne.